Ahoj kamraci, dzisiaj zabieram was na rybobranie z Edziem Kenwayem pod sterowaniem Bazalta. Siemaneczko, z tej strony Baz. To jest Assassin 4, a my, tak jak powiedziałem, dzisiaj idziemy sobie wam pokazać aktywności poboczne. Dodatkowe. Nowe. Co się zmieniło od poprzedniego odcinka jeszcze? Tak. Zrobiłem te wyspy, co tutaj się pojawiły. Udało mi się zrobić te misje poboczne. Tom i Tom. Trochę poczyściłem, ale stwierdziłem, że mi się nie chce już tych wszystkich rzeczy. Jak będą po drodze, to zrobię. Tu zrobiłem magazyn i tu zrobiłem to gówno, ale to gówno zrobimy sobie, bo już można to robić. Dzisiaj wam pokażę. No i jakąś rybkę zapoluję. Może być na ten rekin młot, może być żarłacz biały, obojętnie, bo to tylko tak pokazowo bardziej. Ten mi się nie chce, no to jest takie upierdliwe trochę to polowanie. Żeby tutaj, no niech będzie ten żarłacz, bo jest dosyć blisko. Znaczy, nie, albo żarłacz. Żarłacz, jak go zrobimy, to sobie popłyniemy od razu tu. Dobra, to trzeba się tapnąć tu. I... Szkoda, że nie za statek. I ten... A, ulepszyłem jeszcze statek, tak. Pancerz działa... O kurwa, jaki fajny zwiech, powiem wam. Ja zauważyłem, że co aktualizacje grafiki, czy tam Windowsa, tym lepiej mi chodzi gra. I to jest sarkazm. Dwa moździerze mam. Nie wiem, czy to jeszcze było między odcinkami, czy nie. Trochę, żebym nazbierał różne rzeczy. Dobra, co ja chciałem? A, zaznaczyć sobie punkt i płynąć tam. No tak. Dobra, tu na żarłacza. Też ulepszyłem zbroję temu, naszemu idiocie. Edziowi. Na maksa już. Okej. Zawińmy tutaj. Na spokojnie. Zrobimy to. Ja tylko też za pierwszym razem, jak sobie przechodziłem grę i nawet maksowałem całą tą mapę, to za bardzo tych połowów nie robiłem, bo to takie jest, kurwa, na dwa razy. O kurde. Patrzcie, jakie wymienięcie. Ta, ideolo. Ciekawe, co mają te cywilne łodzie. O, cywil, po prostu. O, jakie statki. Trochę też pofarmiłem właśnie te drewno i metal, żeby właśnie móc... Tego nie mogę zobaczyć. Żeby móc... Co tutaj płynie przede mną? Bo ja... A tu jest taki wypierdek! I drugi wypierdek. O, metalem, to muszę ich rozjebać. I boom! No, jeden strzał i po statku. No, weź mi tu moździerz. Dobra. Niech oni tu podpłyną może. Kabum. I... Ja wiem, że wyście to już 1000 razy widzieli. Nie, nie za to... Ja go zatopiłem? Nie. Nie, on jeszcze pływa, dobra. Nie, bo raz tak zrobiłem, że mi Folgierz pokazywał się i ja strzeliłem. A kurwa, się okazało, że on już był na tym. Na cumie. Nie to, nie chcę puścić ster. Że on już był rozpieprzony. Już? Mogę? Nie mogę. Kurde, chciałem tak jakoś przycwaniakować, ale... Żeby być przodem w tamtą stronę. Dobra, tych rozwalimy. No wiem, miałem robić co innego, no ale tu niestety charakterystyka Black Flaga jest taka... O kurde. Dobra.
Charakterystyka Black Flaga jest taka właśnie, że się lata, pływa po tym morzu i faktycznie się cały czas chce bić, żeby farmić te materiały, nie? Do budowy statku. Będziemy mieli wymakszony statek, to ten. To sobie... sobie popłyniemy na pierwszy statek, ten. Na pierwszy statek... jak on się nazywa? Bossowy. To bardziej te na dole. Już mogę spróbować te na górze, ale tych na górze, jak mówiłem, nie udało mi się zrobić. Pomimo tego, że na górze są zawsze wody łatwe. To chyba co do bossowych statków to się nie zalicza. O, ten jeden zatonął. Bo te na dole są łatwe dosyć. Znaczy ten jeden zwłaszcza. Chyba ten w prawym dolnym rogu. Tego co pamiętam. I sobie na tym statku rozgłos zmniejszymy, bo... Kawka jest... Kurwa. O, to był ładny strzał. To był chujowy strzał. Dobra, się typa niech załatwi, i tak będę musiał się z nimi bić. Miecze. I czemu ja mam tak mało FPS-ów? Co się FPS-y szaleją? Zauważyłem. I to tak dziwnie bez sensu. Dobra, chodź tu. Dobra, Marian! No wbija, nie potrząsaj tymi nożami, kurwa! Głupku jeden. Dobra, bardzo mi się podoba, jak tak wywala. Dobra, a możesz... zabić kogokolwiek... No, w końcu. Bo to potem taka rozpierducha się dzieje i nie wiadomo co robić. Dobra, jak tam z czasem 7 minut? Nie, to na luzie zrobimy te dwie rzeczy, no i pójdziemy oczywiście na fabułkę. Mniejszy rozgłos. Dobra, uwalniają, to już nie musimy tego oglądać akurat. Dobra. Jak to się robi? Bo to się fabularnie nie włącza i te też można robić na luzie. Dalej nie wiem jak tych... Aha! Bez celowania. To są ciężkie kule. Reale, nie, reale. Tak się robi. I patrzcie, dlatego ta łódka jest ważna, bo my w tej łódce polujemy. W stroju tutaj z gołą klatą. Musimy po prostu celować w tego typiarza. Nie. I celować w niego, jak on... Co tak... płynie. Kurwa, no przecież rzucam w inne miejsce, a on... O, i mamy po prostu. I to jest takie coś. To nie jest ani ciekawe, ani... I robisz to, póki nie użyjesz wszystkich. To się przydaje też do wytwarzania, ale można to też... te rzeczy kupować, jak coś. Patrzcie, wytwarzanie, dostępne. No akurat mamy niedostępne. Ale... O, widzicie, że kość żarłacza białego... Żeby zrobić... A, no to kupowałem akurat te kości. Nie wy ten... Krokodyla... Aha, to zwykła kość. O, a tu dwie kości rekina młota... Skóra Hunti. Jakieś, no to są już zwykłe. O, tu orki. Już żarłacza białego. No, to takie pierdolety. No, więc możemy teraz lecieć na wprost.
Do... jak to się w ogóle nazywa? Tak z ciekawości. To się nazywa... Poza Gibara... Nie, to jest... Igei? Yugei? Nie wiem, co to, jak to się nazywa. To jest takie coś, że się okrada piratów, wiesz? Wiecie? No. I tyle. Temacie bardziej. O, zniknął. To no może. Dobra, tutaj trzeba zawinąć. Jakieś statki pływają. Nie zaznaczyłem, to nie wiemy ile metrów, ale to już tu będzie. W ogóle tu... Oj, to się tak błyszczy, to też dobrze. Wiedzieć, jak się nie... Nie caps lock. Nie, czy ja nie chcę minimalizować gry, co ja kurwa robię? Tu, w tym przesmyku, jest zajebiste miejsce do farmienia rzeczy. Tu cały czas przepływają statki. Nie jest najłatwiejsze bicie się tu, w sensie można się obijać, bo to jest dosyć blisko. Ale... I przypierdoliłem, bo to jest niewidzialna ściana. Tam nie można do brzegu samego dopłynąć. Jest sprawa taka, że... Że co? No, że tam jest dosyć wąsko, więc się niewygodnie obraca, nie? Żeby bić się. Ale można tam farmić, bo tam cały czas statki pływają. Cały czas. To metal, ten... płótno. Nie, znaczy płótno jest nam mało przydatne. A, w ogóle skórzane te... jak to się nazywa? Żagle. Mamy. Dobra, myk. Skórzane żagle mamy. Jak coś. No, i tam możesz stać i farmić cały czas jakieś materiały. Tak też chwilę robiłem. Bo jednak na ulepszenie było dosyć dużo potrzebne, bo tam było chyba 300 metalu i 500 drewna. Tu można te rzeczy robić dwojako. Albo się skradać, albo częściowo się skradać, albo to pierdolić. My zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Myślałem, że na spacji się pływa w ukryciu. Aż i mnie zauważył. Ciekawe, że mam pięści wzięte, no ale to inna kwestia. Dobra, to już wejdźmy od tej strony. Trzeba to po prostu właśnie cztery skrzynie opierdolić i tyle. Temacie, znaczy jeszcze tu są inne rzeczy. No idź, nie przykleję się do tej... Ach, kurwa, ty głupi jesteś. Ja chciałem, żeby on biegł. No może by mnie i tak zauważył, nie? Ale... Dobra, chuj, bijmy się, bo to nie ma sensu. Ale ten... Jak to się nazywa? Nie wiem, co ja mówiłem. Nie wiem, co mówiłem, ale jebać to, w sensie, no nie będę się tu... Znaczy... O, tu jest zwykła skrzynia. On mi zamiast... Ja chciałem, żeby on mi... Ten, jak to się nazywa? Podbiegł, no może by mnie też zauważył, no nie wiem tego, no i pewnie tak. Ale, kurde, przynajmniej bym sobie ten, jak to się nazywa? Coś u góry jeszcze. Ale przynajmniej bym może to jakoś sprawniej zrobił. A tak to wyszło do dupy. Czemu ty nie umiesz tu wyżej? No zejdź! A tu jest! Kurwa, tu nic nie widać. To jest... Wy widzicie tyle co ja, czyli nic. Ej, ty jesteś jebnięty jakiś! On wlazł do ogniska zamiast ich po... Chociaż jednego, kurwa!
powalić. Jest upośledzony jakiś dzisiaj. Myk. O, rekin. Aha, bo ja mam to dalej zaznaczone i rekin znowu wrócił. Myk. To jest kapitan bodajże. Szefuncio. Aszym z tym indikintim. Dobra, pyk. Ale jeszcze czegoś mi tu brakuje. A. Pisto... Lika! Pyk! Pyk! Pięknie. Pistoklik jest tu z tyłu. Kurwa. Fajnie, znaczy... Problem z tym, że ja nic kurde nie widzę tutaj. Nie, no nie właśnie mi na to. No, płyń. Gratulacje. Użytkowniku, nauczyłeś się pływać. No, wchodź tędy. Może tu jest dziura, gówno jest, nie dziura. Może tu... A, dobra, tu. Ale nie skacz mi tak, chłopie, ty możesz wskoczyć do wody, czy to jest też za skomplikowane, bo już to przyciąganie w tych asasynach mnie już doprowadza do szewskiej pasji. Bo kurwa, chcesz przejść kilometr od czegoś i to cię przyciąga. Gdzie jest ten ziomek w ogóle? Na górze chyba. No to wychodzi. Pyk. Nie no, skocz. No. Gratulacje. To chyba wszyscy są w ogóle wyrobieni i tu możemy sobie wrócić do statku. No, więc to taka jest aktywność fizyczna, poboczna. No, czy to jest ciekawe? Powiedziałbym, że średnio. Jest to opłacalne? Chyba tak, bo chyba żeśmy trochę hajsu dostali. A żeby wyczyścić mapę też się opłaca trochę. Ale no, czyścić do zera nie będę. Wszystkie te takie miejscówki będę robił. Boże, mi się też odechce. Najważniejsze, bo chcę wymaksować statek, o. To jest mój priorytet, poza nagraniowy. A nagraniowy, no to wiadomo, przejść wszystko. Pokazać wam każdą aktywność. Najmniej raz. You're welcome to Nassau, gents. Everyone is that does their fair share. Fair share? What is this, a fucking monastery? We was led to believe that Nassau was a place where men did as they pleased. Safekeeping others from doing the same. O, czarnobrody. To ten, co w tym filmiku opowiadał o nas. I live and breathe. What is this magnificent muzzle you've cultivated? Albo tak. Fly a black flag on a black beard will do. What brings you two gents this far north? Wiadomo, w ogóle pistoletów tutaj na tym pasie. Self is fixing to receive a mass of gold from a nearby fort. Until then, it's just sitting there, itching to be took. Governor Torres himself, eh? Sounds promising. Welcome to Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Where can a man find a bit of rough? Do you know what I mean? Co my robimy? To była tylko taka cutscenka, tak? No dobra, to co teraz? A tu jest jeszcze to niezrobione. Idziemy, próbujemy? A zrobiłbym. A spróbowałbym zrobić. Co mi tam? Znaczy, no to nie jest materiał na odcinek, ale jak dzisiaj tak pobocznie trochę lecimy, to zróbmy sobie magazyn.
Ile się uda. Trochę jakichś tych materiałów zdobędziemy. Niewiele, bo z tych magazynów chyba jakoś bardzo dużo nie ma. Chociaż kurwa. Mogę się też mylić. A, tu się tu nie chwycisz, tak? A, tu już tak. Okej. Ale jeszcze jestem w niestrzeżonym obszarze. Są piraci w ogóle tutaj. Na razie tak z zewnątrz. O! Mam już klucznika, zajebiście. To jest dobry ten. I magazyn też nie jest za daleko, więc może się uda to na dużej prędkości zrobić, aczkolwiek... On tu przyjdzie w ogóle? O kurwa. Bra. A żebym to zrobił. Przynajmniej dobrze, że nikt nie chce. Nie! Nie! No i chuj. Ale chyba nie opróżnią, jak tu już jestem. Dobra, żywa tarcza. Nie, bo jak się... Kurwa, nie! 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 Chuje jebane, nie potrafią się bić, tylko muszę brać na alarm. No dawaj, tarcza. Dobra, świetnie. Dobra, świetnie, bardzo mi się podoba to. Ja... Wystarczy, że tu se w krzaki wejdę akurat. Gdzie? Że oni mnie zauważą od razu, wiecie? Musi im zejść to, widzenie i sobie przeszukam go. Ach, miał być ładnie, wyszło chujowo, no ale też... Nie, myślałem, że tu jest tylko dwóch, a potem to już jak wlazłem w to pole, to już... Nie to. Ale ci są już plecami, to mam ich w dupie. Jest wejście do magazynu. Ja prawie wszystkich, tu jest taki mały magazynek. Nie, bo normalnie jak się włączy alarm, no niewiele tutaj jest, to... no to oni mogą próżnić magazyn. Tylko, że chyba kwestia jest tego, że ja biłem się tutaj zaraz pod, no to trudno, żeby powiedzieć, o, nagle jest magazyn pusty. Bo to by było trochę śmieszne. No dobra. Nie to chcę. Mapę chcę. No już jest zrobiony magazyn. Może nie... O! Mówię na templariuszy. Lecimy kurwa z tym. Ja bym się tutaj tapnął. Lecimy z tym, bo to też trzeba zrobić. I to najlepiej na odcinkach akurat. Pyt. Bo to jest... Czemu nie mam znacznika? Świetnie. Bo to jest istotne chyba dosyć z tego co pamiętam. Więc warto by było to zrobić na odcinku. Chyba, że to będą powtarzalne misje, no to wtedy... Albo część będę robił tak, część siak, nie? No siema. Braciszek. Travis? What tide brings you? You dress the part of an assassin, yet I don't know your face. Name's Kenway.
I'm here to warn you of a threat to your bureau. Yes, I have noticed some suspicious men lurking about. I believe they work for a noted Templar called Upton. Could you eliminate him for me? Oh, I may be persuaded. For a price. You wouldn't happen to know anything about a Templar key, would you? I'm sure you may find it among Upton's men. If I'll tell you where they are. A nie, to jest do zbroi, to jeszcze tym bardziej jest z Kirei. To tym bardziej jest na mnie jest to przydatne. Dobra, odszukaj ludzi Traversa. Dobra, idziemy po ludzi Traversa. Mam nadzieję, że nie... No co ty do... Dobra, się wspinaj, bo nie wytrzymam. Jak ja nienawidzę, jak się postać kurwa robi co chce. Będą ci. Ja muszę ich... Wow! Ostrzegajcie przed takimi rzeczami! Ja nie wiedziałem, że można... Kurwa, muszą mnie widzieć! Co ty robisz, ciulu głupi? Nie no, kurwa jebne. From his own smuggling operation. I know. It sounds ridiculous. But a job's a job. Czemu się przesunęła rozmowa, jak oni stoją w miejscu? Smuggler. Whoever thinks about words. Well, not me, certainly. But say, smuggler. Bra? You're right. A, smuggler, że smuggler, przemytnik, okej. Okay. Nie wiedziałem, że to się tak wymawia, smuggler. On account of it being smuggling? Right. Jakiś kurwa bardzo, bardzo... Bardzo istotną rozmowę. Smuggler is smuggling, smuggling. Yes. This should be easy. So we move the goods, then we go to the inn. Oh, we should be so lucky. Co ja mam ich przez podsłuchiwać, jak oni kurwa pierdolą jakieś głupoty. No i co? Jakby jeszcze drugiego widzieć. I co mam zrobić? Znalazłem Uptona. O kurwa. Nie te przyciski. Nie, to zosta... A czekajcie, przecież... Już, do widzenia. Stop! I am Upton Travers, bureau leader. What? Is Vance your... My blood brother, we work together. And those were not Templars that you killed, they were my workers. Don't blame me. Your brother ordered it. Does he mean to usurp me? Dostał dwie kule. I'm only after a Templar key. A what? Please. I need for you to tell me everything. And why should I trust you? Meet me at the bureau, and I will show you. To ciekawsze są te misje. Ja nie pamiętałem, że to takie jest. One są ciekawsze niż się wydawało. To warto robić je na odcinkach. Warto by było też kogoś zaciukać, żeby mieć dwa naboje za darmo. Dobra, kaj to jest. Tu. Bardzo fajne są te misje. Jak tam czas? No...
Nie za długo, ale tu się da wyjść? To jest niewychodzące. Nie, wychodzące. Bardzo fajne są te misje. W sensie fabularnie są rozbudowane. I nie ma w ogóle żadnych tych czerwonych kopiarzy? Siema. Kurde, no dobra, już przeholowałem z tym, że są bardzo fajne. Recently our trade introduced us to a formidable woman, Jing Lang, a pirate from the farthest seas of the Orient. Intriguing. She and Vance quickly became inseparable. Any reason he should have thought your men were spies? Well, there is the treasure. Oh? A pirate sold us a map. We each kept half. Come, I will meet him now. If you follow with discretion, you may hear it for yourself. Follow me at a distance. If anyone sees you, tell them you are my bodyguard. There are thieves about who would stop at nothing to secure either half of the map. Dobra. Ukryty w zaroślach. Good day, my brother. Good day, brother. If I may still call you that. Why? What else would you call me? Stranger, perhaps? I barely know you anymore. And if the whispers around town are to be believed, you would have me gone and done away with. But come. You know better than to give it a gossip. A, bo to jest piracka miejscówka, dlatego tu jest tak mało typów, no tak. Dobra, bo jestem nie za wysoko, to też nie mogę tak szarżować. Mnie zauważy. Okej. Okay. My half of the map, you mean? The map. Jaka muzyka podniosła. The map to the treasure, to our legacy. That very one. I have my... Jakiś kolejny tutaj typiarz podszedł. You know to jest. We must protect that treasure with utmost caution. On the contrary. A! Kurwa, zabij dyskretnie, no już teraz nie miałem jak i tak jak go zabić dyskretnie. Ja se stałem i słuchałem, co oni pierdolą. Good day, brother. I od początku. What else would you call me? Stranger, perhaps? I barely know you anymore. And if the whispers around town are to be believed, you would have me gone and done away with. No, już tam biegnę. You know better than to give it a gossip. Nest always too small. Open tongues turn everything to sentimental comedy. It's domestic tragedy I'm trying to avoid. Well, sir, brother. Już mi nie wal jakimś tymi, bo ich widzę, tylko muszę tego, kiedy ten ten złodziej będzie. Jest tam. No zabij go! Kwa. O, naboje. Dobra, tutaj nasz raczej mnie nie... raczej mnie nie zobaczy. On the contrary, that map is our protection. Its treasure, our freedom. All the more reason to keep it buried, safe. But have you no imagination? Can you not imagine the luxurious life that awaits us once we unearth its bounty? I really don't think that... The Travers estate and plantations. No more smuggling. No more organizing men. No shipments. No risk. Why not begin now? Advance. Are you sure your jak to było smuggler? Smuggler, 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 smugluje. O, idą w końcu. Pajace. Mistress of servants, brood mother? Or should I not imagine it? You question her love, her fitness. Of course not. But knowing her as you do, you must. A myśmy tu chyba nie szli. She is a woman of action. She needs the sea, challenge. How will she adapt to acquire. O kurwa, idzie ten złodziej. Jing is none of your concern. Vance, do you intend to marry? Of course. Oh.
Dobra, żeby teraz tego nie spierdaczyć tylko. Dobra, wejdę sobie na górę. Trzeba patrzeć za nimi, kurde. Czy tutaj nie ma jakiegoś tego złodzieja, bo tu chyba więcej jeszcze będzie ich. No tak idzie i rozmawia, że idzie, gada i nagle się zatrzymuje, kurwa, dla jaj. Kłóci się i potem idzie dalej. Ej, coś mi FPS-y spadają. Czekajcie. A, my musimy kończyć. No ale to już dokończmy tą misję. Grafika. Bardzo wysoka. Dajmy na wysoką. Się zapisało? Tak. Dajmy na wysokie. Może będzie lepiej. Nie, dalej mam 30 FPS. Nie wiem dlaczego kompletnie. Tu się nic nie dzieje na tym obrazku. 40. Kurwa, gdzie on jest? I spadł. Zaraz sprawdzę sobie między odcinkami nagrywaniem. O co chodzi z tą grafiką, już dojdziemy. Nie wiem, dam najwyżej na niskie, no chuj, no ja nie wiem, nie wiem o co chodzi. Naprawdę. Bo co aktualizacja jakakolwiek, czegokolwiek, to zawsze się coś pierdoli. A, oni się już rozdzielili, okej. No to już trzeba dokończyć na szybkości ten odcinek i... No ale to już tą misję trzeba dokończyć, bo to już nie ma to tamto. Ciekawe, czy mnie zauważą. Nie. Jakaś laska. It is all but done. I've hired a man. In a moment, Upton's life will be over. The map will be ours. Dobra, puść. No, kurwa. A ty to kto? Co mam zrobić? Odszukaj prześladowcę Uppona. Dobra, mam minutę. Śmieszne, tu czasówka. Ciekawe to jest bardzo. Nie. V. Nie wychodzi z V. A, tu nie można biegać z V-ką. Nie wiem, gdzie on może być. Tu gdzieś? Wkurza mnie te 40 FPS-ów. O, jest! Cyk! Edward? Nie. He said he would kill me. I thought it was bluster. He is my brother. Despite what you told me, I thought it meant something. You're safe for now. But perhaps a trip away from Nassau would do you. No, myślę, że tak, że Nassau nie jest dla ciebie bezpieczne. No ale co z tym kluczem? Co z tym kluczem? A, jest kolejna, no to będziemy lecieć dalej. Ale to już w następnym odcinku. A w tym dziękuję wam bardzo. Ja muszę coś zrobić z tymi FPS-ami, mnie to wkurwia. Już niech będą niskie nawet ustawienia, ja nie wiem dlaczego. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Elo, Lubens!